Siemanko, siemanko, witam was w kolejnym odcinku z wywiadów. Jest to już odcinek piąty i witam was w odcinku, w którym porozmawiam razem z Iwanem. Tak jak to było zapowiadane tydzień temu w odcinku ze Skyem. Za chwilę jeszcze powiem, kto będzie w następnym odcinku. Tylko zanim to dopowiem, że... Przypomnę tylko, że osoby, które aktywnie biorą udział w serii, zadają dużo pytań. Ciekawych pytań, które mogę wykorzystać w odcinku, mają możliwość dostać się na serwer ze zdjęciami, klipami, czy też wcześniej wiedzieć o sobie w następnym wywiadzie. No i w sumie tyle, no. Po prostu osoby biorące udział aktywnie w serii mogą szybciej się dostać na Discorda. Jeżeli chodzi o już jakby upublicznienie tego Discorda, myślę, że to będzie właśnie w granicach jakoś Święta Bożego Narodzenia albo bliżej Nowego Roku. Tak, jeżeli chodzi o przyszły wywiad, w przyszłym wywiadzie osobą w przyszłym wywiadzie będzie Mazi. Maziego raczej osoby z Piaskownicy 1.0 powinny kojarzyć. Na 2.0 był przez jakiś czas w moderacji, jednak niedługo i raczej ci nowsi gracze pewnie go nie kojarzą. Jeżeli macie jakieś pytania do Maziego, to możecie pisać czy na Discordzie, czy w komentarzach, obojętnie. I może właśnie macie jakieś pytania dotyczące tej starej piaskownicy, jak to wtedy wyglądało. Osoby właśnie, które nie grają długo na piaskownicy, może właśnie jesteście ciekawi, jak ta piaskownica wyglądała kiedyś, jak to wygląda z perspektywy osoby, która grała głównie dużo kiedyś, teraz w tej późniejszej piaskownicy mniej. No i myślę, że z Mazim po prostu pogadamy bardziej o przeszłości piaskownicy, chociaż też o 3.0 pewnie wspomnimy. Ja zapraszam w takim razie do oglądania wywiadu dzisiejszego z Iwanem. Cześć. Siemanko, dzień dobry, witam w kolejnym wywiadzie, już chyba piąty odcinek. Tak, piąty? Chyba piąty. Dzisiaj jest ze mną Iwan, tak jak było zapowiadane. Siema, Iwan. No cześć, witam. No i może Iwan, jeżeli jesteś w stanie, no to po prostu powiedz kilka słów o sobie, żeby te osoby, które ciebie nie kojarzą, żeby po prostu powiedzieć, kim jesteś. Jasne. Przez około prawie 2 lata byłem moderatorem. Z tego, wydaje mi się, jakiś czas byłem administratorem. Pomagałem w tworzeniu niektórych skryptów, w utrzymywaniu porządku na serwerze i wydaje mi się, że jakieś parę miesięcy przed wyłączeniem serwera opuściłem moderację. Okej. Powiedz mi, czy jesteś gotowy na pytania ode mnie i od widzów? No jasne. Dobra, no to możemy zaczynać. No myślę, że pytanie, którego się spodziewasz. Co się stało, że nie jesteś już administratorem na piaskownicy? Wydaje mi się, że w tym czasie, kiedy odszedłem, albo nie miały się zaczynać studia, albo już się zaczęły, nie jestem 100% pewien, więc na pewno to w jakiś sposób przeszkodziło mi w takim czynnym uczestniczeniu na serwerze, a poza tym wydaje mi się, że już się trochę wypaliłem, no bo jednak dzień w dzień wchodziłem na serwer i utrzymywałem porządek, no, gdzie czasami rzeczywiście bardzo dużo się działo i gdy zastanowiłem się, tak usiadłem sobie, zastanowiłem się nad tym, czy chcę dalej robić i sobie to podliczyłem, ile czasu rzeczywiście gram i odgrywam, a ile czasu spędzam na po prostu pilnowaniu innych ludzi, no to zdarzały się po prostu całe dni, gdzie na parę godzin wchodzę na serwer i no i właściwie nic sam nie robię, tylko patrzę, co się dzieje, nie? I jak trzeba, to on interweniuje. Okej. No i drugie pytanie, takie bardzo połączone, to w sumie już odpowiedziałeś, co się stało, że przestałeś grać ogólnie na piaskownicy, no to powiedziałeś też o tym. No tak, no to no. Dobra, pytanie trzecie. Czy planujesz wrócić na piaskownicę ogólnie, na piaskownicę 3.0, jak już będzie? Zastanawiałem się nad tym i w sumie to najpierw musiałbym wejść, no na pewno parę razy wejdę po starcie, zobaczyć, co jak wygląda,
czy ludzie podnieśli swój poziom i da się z nimi odgrywać, czy nadal będzie tak samo. No, z tego co słyszałem z poprzednich wywiadów ze Skyem, no to podobno ma być całkiem niezły poziom, więc no, sprawdzę, zobaczę, jak będzie fajnie, to raczej tak. Okej. Powiedz mi, jeżeli już byś wrócił, to czy chciałbyś ponownie dołączyć do administracji, czy jednak zostałbyś w gronie graczy? No, wydaje mi się, że właśnie to wszystko zależy od jakby całego poziomu i serwera, i graczy. Jeśli będą w miarę ogarnięte osoby, nie będzie tak jak ostatnio wiele odwalaczy, no to mogę, że spróbuję. Okej. Może teraz cofniemy się bardziej do początku w Piaskownicy. Może tak, co sądzisz o pierwszej i drugiej edycji Piaskownicy? Pierwsza trwała od listopada 2018 roku do marca 2020, a druga od marca 2020 do lipca tego roku. Wydaje mi się, że zacząłem grać jakoś w połowie pierwszej edycji i wydaje mi się, że koniec pierwszej, początek drugiej edycji to były jakby złote czasy Piaskownicy, gdzie rzeczywiście nie było jeszcze dużo odwalaczy, dało się całkiem nieźle odgrywać i no, nie było z tym jakichś większych problemów. Później wydaje mi się, że od połowy drugiej edycji już zaczęło się to tam psuć, nie wiem, czy z poziomu skryptów, czy po prostu coraz więcej wchodziło osób, które odwalały, ale stawało się to już coraz mniej przyjemniejsze. No więc pierwsza edycja na pewno lepiej zapadła mi w pamięć. Okej. A co najlepiej wspominasz z Piaskownicy? Wydaje mi się, że najfajniejsze było niektóre osoby, wydaje mi się, bo zdarzało się spotkać osoby, które rzeczywiście potrafiły używać menu i tworzyły jakieś różne ciekawe postacie, z którymi się po prostu ciekawie odgrywało. No i tak, no to wydaje mi się, że było najlepsze. Że ten taki luz, wolność w odgrywaniu, że nie trzeba było grindować, można było wymyślić jakąś ciekawą postać i jakoś ciekawie rozwinąć jej historię. Okej. A jak tobie ogólnie się odgrywało? No, całkiem nieźle. Wydaje mi się, że najwięcej czasu spędziłem na dwóch postaciach. Policjanta Johna Steela i jego brata kierowcy ulicznego Jamesa Steela. Wydaje mi się, że lepiej mi się odgrywało na policjancie, bo jakby były konkretne rzeczy, które można było zrobić. Jakby z dnia na dzień nie trzeba było wymyślać sobie nowych rzeczy do robienia. Po prostu to rzeczywiście się działo, jeździło się na te patrole, na, nie wiem, wezwania i tak dalej. No a odgrywanie rzeczywiście cywila, czy nawet gangstera było, gangstera, który nie jest, nie wiem, standardowym gangsterem napadającym na banki, było rzeczywiście trudniejsze, więc no, w policji było bardzo ciekawie. Jakie było twoje nastawienie do graczy jako administratora, wcześniej moderatora? No na pewno starałem się podchodzić, jeśli się dało, oczywiście w miarę obiektywnie. Chciałem wysłuchać obydwu stron, co rzeczywiście się stało, zrozumieć. No ale tak, no, zdarzały się osoby, z którymi dało się dogadać, które rzeczywiście po zrobieniu czegoś złego, no tak, przyznawały się do tego błędu, powiedziały, że okej, dobra, nie powinienem tak zrobić i normalnie się z nimi dało się dogadać, czasami nawet, nie wiem, bez kików, bez banów, a no były osoby, które nieważne jak bardzo, nie wiem, udowodniłbyś im ich winę, no to się zapierały, że nie, że to my nie mamy racji, nie? No powiem ci, jeżeli chodzi o mnie, już na którymś wywiadzie ostatnio chyba nawet o tym mówiłem, no, że jest w moderacji kilka osób, które dają duże bany, no ale to nic nie daje, bo osoba albo wróci po tym banie i nic się nie nauczy,
albo po prostu odchodzi ten gracz, no już nie wróci, jak dostanie długiego bana. No ja zazwyczaj staram się dawać krótkie bany i faktycznie wyjaśniać ludziom, nawet te powody pisałem często długie, wyjaśniać ludziom, co zrobili nie tak, jak to poprawić, co robić, żeby tego błędu nie popełniać i no jakby dawałem krótsze bany, ale starałem się ludzi nauczyć, żeby ich nie popełniali tych błędów kolejny raz. No, ja też czasami właśnie tak robiłem. Wydaje mi się, że unikałem dłuższych banów niż dzień lub dwa. No chyba, że to były rzeczywiście sytuacje, gdzie ktoś, nie wiem, złamał kilkanaście punktów regulaminu, nie? Nie wiem, czy ty jeszcze byłeś w moderacji, czy już nie, ale pod koniec no to sypały się dosyć długie bany, nawet w kilkaset godzin. Czasami nawet niektórzy dawali, pamiętam, kilka tysięcy, co było dla mnie w ogóle nieporozumieniem. Wydaje mi się, że zaczynały się dłuższe po 100 mniej więcej w takich okolicach, jak już odchodziłem, mi się wydaje. Chyba tysiąca jeszcze chyba nie widziałem. No. Dobra. Co najbardziej lubiłeś odgrywać i co odgrywałeś najczęściej? No to trochę już wspomniałeś o tym, ale możesz jeszcze coś dopowiedzieć do tego. No tak, no tak jak mówiłem, no dwie moje główne postacie to był policjant i kierowca wyścigów ulicznych. Poza tym miałem jeszcze parę mniejszych postaci, których używałem w pojedynczych sytuacjach, no ale to były raczej po prostu na zasadzie zmęczyłem się tamtymi dwoma postaciami, spróbuję coś nowego. Może będzie jakaś ciekawa akcja. No ale tak, no policjant wydaje mi się, że był najprzyjemniejszą postacią do odgrywania. Okej. Co myślisz o serwerach konkurencyjnych? I jeszcze jakby drugie pytanie połączone, to już oddzielnie jakby też powiedz o tym. Co myślisz o serwerach konkurencyjnych, które nazywają się typu Piaskownica RP? Bo jednak omijaliśmy sporo takich serwerów. No wiem, pamiętam parę takich sytuacji. No jakby nie mam nic jakby złego do powiedzenia o takich serwerach. Jeśli jest to coś, co uważają, że zrobiliśmy dobrze, że jakby nie wiem, podobało im się to, co robimy i postanowili zrobić swój i na naszej jakby na podstawie piaskownicy, używając jako głównego skryptu menu vmenu. Ale dodali coś od siebie i nie wiem, stworzyli to trochę inaczej. Inaczej do tego podeszli, rozwinęli to jakby w swoją stronę. No to na pewno to jest na plus, no bo jakiś jednak swój wkład w to mieli. No ale z drugiej strony wydaje mi się, że nazywanie z tych serwerów typu Piaskownica to raczej nie jest nic złego, no bo jakby na polskiej scenie roleplayowej wydaje mi się, że nie było żadnych innych serwerów z VMenu. I chyba byliśmy jednym z najbardziej popularnych, więc jakby to było dosyć normalne, że nazywane były w ten sposób. Więc no jeśli nie były to serwery, które próbowały się u nas reklamować, to nic złego o nich nie mogę powiedzieć. Co według ciebie spowodowało taką złą sytuację na serwerze? Mam na myśli no tych duża ilość tych bojówkarzy ogólnie, wiesz, tych odwalaczy pod koniec już bliżej 2021 roku. No i to stopniowe zmniejszanie się aktywności. Wydaje mi się, że te osoby na pewno pojedynczo zaczęły odkrywać nasz serwer na Piaskownicy. I jakby widząc menu i to, że mogą sobie zrespawnować broń, to, że nie muszą, nie wiem, zarabiać i tak dalej. Większość pewnie myślała, że to jest po prostu serwer RDM, gdzie też podobno się używa VMenu do niektórych rzeczy. I przez to nie brali odgrywania na poważnie. Woleli się bawić i strzelać niż bawić i odgrywać.
No i wydaje mi się, że w tym samym czasie na Twitchu, czy ogólnie wielu było popularnych polskich streamerów, którzy promowali takie zachowanie, więc no jakby wydaje mi się, że to jest głównym powodem. Okej. A mniejsza aktywność właśnie była spowodowana, wydaje mi się, że była spowodowana tym, że nasiliła się ta aktywność bojówkarzy, nie? No i pod koniec też był ten problem z crashami, to też trochę wpłynęło mocno na to, ale no myślę, że głównie ci odwalacze spowodowali to. Co sądzisz ogólnie o LSPD na piasku? Wiesz co, wydaje mi się, że niezależnie od której kadencji, kto był szefem, poziom był, czy tak mi się wydaje, podobny. Na pewno zawsze było to jakieś, nie wiem, 40-30% osób, które były jakby bardzo dobrze odgrywało i rzeczywiście wiedziało, co robi i nie było z nimi żadnych problemów. Była spora część osób, która miała jakieś drobne problemy, ale też zawsze było spore grono osób, które albo nie znało rzeczywiście podstawowych takich zasad, oczywiście byli na niższych stopniach, ale wydaje mi się, że procentowo zawsze wyglądało to podobnie, że Okej. sporo osób miało problemy z tymi zasadami i no. Okej. Okej, a co według ciebie było powodem nagłych wzrostów i spadków aktywności w LSPD? Wiesz co, no wydaje mi się, że właściwie ciężko określić. Nigdy jakoś nie, nawet będąc w policji, nie zastanawiałem się nad tym. Wydaje mi się, że był jeden taki spadek aktywności, który pamiętam. I to chyba było związane z jakąś inną sytuacją. Nie wiem, czy wtedy się zmienialiśmy, że ty odchodziłeś jako szef, a ja przejąłem. I wtedy był spadek. Czy nie pamiętam tej sytuacji w ogóle. Okej. Powiedz mi, czy jak byłeś ty w LSPD, czy doświadczałeś ogólnie jakby faworyzacji wśród funkcjonariuszy? Wydaje mi się, że czasami, ale to raczej nigdy nie były jakieś bardzo poważne, nie wiem, poważne sytuacje, w których ta faworyzacja rzeczywiście jakoś bardzo zmieniłaby, jakby scenę RP. To raczej były drobne rzeczy, typu zamiast mandatu puszczenie kogoś z upomnieniem, czy coś w tym stylu. Z czym wydaje mi się, nigdy nie miałem problemu. Okej. Przez pewien czas byłeś szefem LSPD. Potem, znaczy jak ja, chyba wtedy CK miałem, czy ja odszedłem, nie pamiętam. To ty przejąłeś właśnie LSPD, później Phantom po tobie. Czy chciałbyś być szefem LSPD kiedykolwiek w przyszłości na Piaskownicy? Raczej nie. Okej. Ponieważ No. nawet gdy byłem szefem, w tym samym czasie byłem administratorem, w tym samym czasie zajmowałem się też oficjalnymi gangami, innymi rzeczami. I wydaje mi się, że jakoś nigdy nie potrafiłem się skupić na jednej rzeczy i w 100% jakby się nią zająć. Dlatego nawet jak byłem szefem, to i tak większość rzeczy rzeczywiście robiły osoby niższe rangami, typu właśnie zastępca i inni kapitanowie, czy już nie pamiętam tych rang wszystkich. Więc wydaje mi się, że nie, że raczej bym wolał albo jakiś niższy, taki zwykły stopień, lub, no nie wiem, lub w ogóle nie wiem. Okej. Czy mógłbyś się wypowiedzieć trochę na temat oficjalnych organizacji przestępczych? Bo jednak zostały wprowadzone tam właśnie we dwóch nimi zarządzaliśmy. No tak, no co tu jest dużo opowiadać. Plan był taki, żeby ograniczyć ilość organizacji do, powiedzmy, nie wiem,
chyba w planach było 8, 6, aby te organizacje się zaczęły rozwijać, bo wtedy był rzeczywiście problem z bojówkami, które się tworzyły po, nie wiem, 3-4 osoby i tyle. No i raczej słabo to wyszło. Pamiętam, była sytuacja z kartelem Madrazu, że tam wszyscy się zgadali i było ponad 20 osób. Czasami te 20 tak, osób było w tym samym czasie na serwerze i mieli ogromną przewagę ponad wszystkimi innymi. No i też wydaje mi się, że spory był problem z tym, że osoby brały już swoje gotowe postacie, które mieli, i na przykład, nie wiem, ktoś miał postać jakiegoś Włocha, mafiozy, po czym chciał dołączyć do Vagosów, typowo hiszpańskiej, meksykańskiego gangu. W sensie nie zwracali uwagi na to, jaki jest ten gang, czy to, nie wiem, w ogóle na historię. Po prostu myśleli o tym pod kątem wolnego slota w gangu, żeby móc się postrzelać, nie? Ty wymyśliłeś jakby, a raczej wprowadziłeś Olimp. Powiedz, jak ty sobie to wyobrażałeś, jak to miało działać i czy zadziałało tak, jak to zaplanowałeś? Plan był taki, aby... no ponieważ ciężko było nam, mi przynajmniej, zapanować nad tym, co się działo z poziomu OOC. Ciężko było jakieś konsekwencje wyciągać za jakieś czyny IC, robiąc to OOC, więc pomysł miałem taki, aby stworzyć organizację, która byłaby nad gangami, taka, która dba o to, żeby nie walczyli ze sobą nawzajem, tylko jakby każdy zajmował się swoją rzeczą, żeby wprowadzić jakiś taki bardziej ład i porządek w tym wszystkim, aby bardziej się skupili na tym, aby nad przechytrzaniem LSPD, jakby to powiedzieć, niż na konkretnie rzeczywiście strzelaniem się między sobą. Bo to jakby nikomu nie przynosiło, wydaje mi się, że zysku, patrząc z punktu IC, bo wszyscy na tym tracili, a no. Nie wyszło to w ogóle. Wydaje mi się, że znowu wziąłem po prostu zbyt dużo rzeczy naraz i jakoś nie miałem czasu się tym zająć tak w 100%. Nie jestem pewien, czy ty jeszcze byłeś, czy nie. Chyba już nie było ciebie w moderacji. Potem zaczął troszeczkę Olimp działać, jak ja tam jeszcze tym próbowałem sterować, tym frakcyjnym. Jednak no, nie było to tak, jak to było zaplanowane, troszeczkę inaczej i no mogłoby to wypaść lepiej. Nie wyszło najlepiej. Dobra, przejdźmy do następnego pytania. Co dalej z LSU, czyli Los Santos Underground? Czy planujesz to wznawiać, czy to raczej był tymczasowy projekt? Nie wiem, no to jakby wszystko zależy od tego, co będzie dostępne na serwerze. Jeśli będą jakieś, nawet nie wiem, czy mają być jakieś addony, czy nie. Ale no i czy będą jakieś skrypty od wyścigów i tym podobnych. Mogę spróbować, nie wiem, no musiałbym zobaczyć, co będzie. Okej. To może kilka pytań do Piaskownicy 3.0. Jak ogólnie sobie wyobrażasz Piaskownicę 3.0 i czy uważasz, że będzie jakby duży przeskok od poprzedniej edycji? No, wydaje mi się, że może być bardzo duży przeskok. Z poprzedniego wywiadu ze Skyem słyszałem, że mają być prace jakby powiązane ze sobą, że jedna praca będzie w jakiś sposób prowadziła interakcję z drugą, więc no to na pewno już będzie wymuszać o wiele więcej interakcji między graczami, takich, nie wiem, no spokojnych. No więc wydaje mi się, że to na pewno będzie bardzo na plus. Okej. Okay. A jakich zmian oczekujesz od PES Community?
Szczerze, od piaskownicy jako serwera to właściwie niedużo. Po prostu takie rzeczywiście uprzątnięcie tych wszystkich skryptów, które były rozrzucone z różnych źródeł i rzeczywiście zrobienie tego no, poprawnie. Wiele więcej rzeczy, wydaje mi się, oczekuje od graczy, żeby rzeczywiście ich postać i to, w jaki sposób odgrywają, rzeczywiście miało jakiś sens, bo no, zdarzały się osoby, które historii w ogóle nie miały i po prostu odgrywały samych siebie, co wydaje mi się, że to było też sporym problemem w różnych konfliktach, bo ludzie brali to wszystkie jakby wszystkie konflikty, wszystkie przegrane, wygrane, brali bardzo do siebie, co przeszkadzało w akcjach. Okej, a co sądzisz o zmianach na podstawie tego, co Sky mówił w ostatnim wywiadzie? Ogólnie jakby, co o tym sądzisz? No wydaje mi się, że bardzo ciekawie to brzmi. No na pewno mam nadzieję, że im się uda wszystko jakby zbalansować, żeby nie było z tym jakichś większych problemów. Oglądałem też jakieś te filmiki, co Porfek zamieszczał i no, wygląda całkiem nieźle. Okej. Ciekawie się zapowiada. Okej. Dobra, jeżeli chodzi o moje pytania, to tyle. Przejdźmy teraz na zdjęcia. Wejdź na kanał Iwan LSPD. No i tu mamy jedno zdjęcie, które na kanał zdjęcia LSPD wrzuciłeś i właśnie jakbyś mógł o tych zdjęciach, co będziemy przeglądać, pokrótce po prostu się wypowiedzieć. Więc tak, wydaje mi się, że to zdjęcie było na jakiejś akademii chyba i była próba napadu na bank. I jeśli dobrze nie pamiętam, to ustawialiśmy się na dachach, żeby obserwować, co robią. Nadzorować jakby całą sytuację i w pewnym momencie wydaje mi się, że spadłeś po prostu. Chyba właśnie tak było. I później to było ten... Była pomoc. Dobra. Chodź na Iwan Instagram i od góry lecimy. Tutaj zielone autko, to chyba właśnie z LSU, jeżeli się nie mylę. Tak, to pierwsze zielone auto było, wydaje mi się, że jeszcze z Midnight Club. Bo jest rejestracja Midnight. I to była jakby pierwsza wersja LSU, z którą musiałem tam przerwać, bo małe było zainteresowanie. I później po paru miesiącach, gdy były wygrane addony, postanowiłem to zresetować. I właśnie wziąłem tego Nissena i przekształciłem Midnight Club w LSU, Los Santos Underground. No i tak, no to chyba nic więcej o nich. Nic chyba więcej o nich nie mam do powiedzenia, tak mi się wydaje. Okej, okay, na drugim zdjęciu tutaj też ten sam, a na trzecim tutaj GTR i na czwartym też GTR. No i chodź na Iwan niepublikowane. I co możesz o tym powiedzieć? No cóż, co tu jest dużo do powiedzenia? No, zdarzały się często sytuacje, w których po osoba zbanowana nie zgadzała się z banem, ale głównie były to sytuacje bardzo oczywiste, że ta osoba przewiniła, gdzie no, po prostu nie było nic do dyskusji. Na przykład byłem przy tym, widziałem to, no i nic by mnie nie przekonało, że po prostu nie wiem, chciał się coś wyjaśnić. Często zdarzało się właśnie, że osoby w taki sposób do mnie pisały. No i za każdym razem, gdy w taki sposób pisały, to starałem się w bardzo podobny sposób im odpisać. Okej, dobra. Jeżeli chodzi o Iwan Klipy, no to nie będziemy tutaj oglądać tego i omawiać. Dla osób, które są na Discordzie, bo już dostęp mają przedwczesny, jakby język mi się plącze, przedpremierowy dostęp już mają dwie osoby, są to... Albo nie będę mówił, kto to jest, żebyście po prostu nie pisali wcześniej, kto będzie w następnym wywiadzie. Bo takie też uprawnienia daje dostęp. Przypomnę tylko, że żeby dostać jakby przedpremierowy dostęp do Discorda, trzeba aktywnie brać udział w serii, zadawać pytania do następnych wywiadów. No i tyle w sumie.
Jeżeli chodzi o klipy, no to tak jak właśnie mówię, będzie można obejrzeć. Czy to już po premierze Discorda, czy osoby przedpremierowo będą mogły obejrzeć. Ty, Iwan, będziesz mógł sobie też tutaj obejrzeć później, chyba że już oglądałeś. Oglądałem, oglądałem. No dobra. No i mam nadzieję, że też tych klipów będę później wrzucał więcej, bo przeglądam tam różne kanały. Teraz głównie swój, ale też inne klipy będę przeglądał od innych osób. I wrzucał na kanał Pieskomisar Peszoty, który również jest w opisie filmu. No i tyle. No, wróćmy w takim razie do pytań od widzów. Dobra, pierwsze pytanie jest pytanie od Daniela V1. Co było powodem twojego opuszczenia piaskownicy? No to już mówiłeś w sumie o tym. No, tak jak mówiłem, zaczynały się studia, miałem coraz mniej czasu. No i tak jak też mówiłem wcześniej, po prostu już coraz mniej przyjemności sprawiało mi granie. A właśnie, Iwan, bo były takie jakby plotki, że przestałeś grać na piaskownicy, poszedłeś na inny serwer, tam chyba V-Life, aż nie jestem pewien. Ile jest w tym prawdy? Znaczy, powiedziałbym 50%, bo rzeczywiście poszedłem tam przez jakiś czas grać, ale to nie było nic, nie wiem, dłuższego. To nie wiem, miesiąc może grałem, potem też już się do tym zgodziłem i postanowiłem nadrobić wszystkie inne gry, które mnie ominęły jakby z tamtego roku. Okej. W takim razie idziemy do pytania drugiego, również od Daniela. Jak myślisz, że będzie wyglądać przyszłość piaskownicy? No, wydaje mi się, że całkiem nieźle, patrząc na to, ile już, jak wygląda, patrząc na te jakby krótkie filmy, które wrzucił Forfex, zapowiada się ciekawie. Wydaje mi się, że jest spora szansa, że będzie się grało bardzo przyjemnie. Okej. Następne pytanie również od Daniela. Czy zamierzasz kiedyś wrócić w jakimś stopniu na piaskownicę? To też już mówiłeś o tym. No tak, to też zależy właśnie od tego, jak to będzie wszystko wyglądało, ale raczej parę razy na pewno wejdę, żeby sprawdzić właśnie. Pytanie czwarte, również od Daniela. Podziel się swoją opinią o moderatorach za twoich czasów i o użytkownikach z rangą uczę się. O kurde. No, wydaje mi się, że już mało pamiętam. Z tych takich pierwszych osób to na pewno... Z tych takich najstarszych osób, jeśli chodzi o staż, pamiętam Forfexa, Maziego pamiętam. Z innymi miałem bardzo mało kontaktu. Jakoś się mijaliśmy. Wiesz co, wydaje mi się, że generalnie rzecz biorąc, wszystkie osoby, które już jakby przeszły TRL moderatora i tam bardziej aktywnie uczestniczyły w tym jakby moderowaniu. Wspominam raczej dobrze. Na pewno były jakieś pojedyncze osoby, z którymi albo miałem zerowy kontakt, bo się zupełnie miałem, albo jakieś tam rzeczy gorsze o nich słyszałem, ale no nie pamiętam po prostu. To były na tyle rzadkie sytuacje. Okej. Kolejne pytanie, również od Daniela. Według ciebie, co powinno pojawić się na piaskownicy, co jest na zwykłych serwerach RP? Co się powinno pojawić? No, na pewno wydaje mi się pracę, bo to zawsze był problem z tym, że osoby ciągle, gangsterzy na przykład, robili ciągle to samo, typu cały czas napady, cały czas strzelaniny, bo jakby nie mieli nic innego do roboty. W sensie brakowało skryptowo jakichkolwiek rzeczy, które by zapychały czas, zajmowały czas, które można by rzeczywiście, nie myśląc nawet o tym, robić. No i jeśli rzeczywiście będą jakieś prace, które pozwolą na rzeczywiście jakiś postęp, typu właśnie, nie wiem, zarabianie pieniędzy w jakiejkolwiek zwykłej pracy jako cywil, albo jakieś inne mniej legalne rzeczy, no to na pewno wymusi to jakieś bardziej większe zaangażowanie w odgrywaną postać. Okej. Pytanie szóste, również od Daniela. Co sądzisz o gangsterach z twoich czasów LSPD? No, powiem tak.
mniej więcej 10% gangsterów, jakich spotykałem, to były osoby, które miały jakiś pomysł na to, co chcą zrobić, i nie szły jakoś takimi ustalonymi szablonami, wymyślały coś swojego, a przynajmniej tak to wyglądało, i z którymi rzeczywiście się odkrywało ciekawie. Na 90% osób, które się spotykało, to rzeczywiście były osoby, które prawie jeden do jednego kopiowały to, co widziały na streamach innych znanych polskich streamerów. No, z takimi osobami bardzo ciężko się odkrywało. Okej. Okay. Pytanie ósme, również od Daniela. A nie, siódme, przepraszam. Jeżeli powrócisz, to czy LSU wróci? No, tak jak mówiłem, no musiałbym zobaczyć, co w ogóle, jakie będą możliwości takich rzeczy na serwerze. No, musiałbym się zastanowić. Kolejne pytanie, również od Daniela. Jak współpracowało ci się z właścicielami serwera? Więcej na pewno miałem kontaktu z Pattisonem, bo on był, wydaje mi się, bardziej aktywny, jeśli chodzi o wchodzenie na serwer. Wiem, że Sky zajmował się rzeczami czysto technicznymi i czasami po prostu nie miał czasu wyjść na serwer. Wydaje mi się, że w każdym razie, patrząc pod kątem, jakby miałem kiedyś plan zmieniać handlingi do wszystkich aut, tak żeby były w miarę podobne, w sensie jakby grupami. No, ale słabo to wyszło, bo w tym czasie było dodawanych wiele paczek różnych aut i często zdarzało się, że sprawdziłem jakby ilość aut, zacząłem już nad niektórymi pracować, po czym parę dni później patrzę, że tych aut jest, nie wiem, 20 więcej. Więc w pewnym momencie już, no, poddałem się, jeśli o to chodzi, bo po prostu nie nadążyłbym do dodawania wszystkiego. Okay. Pytanie dziewiąte, również od Daniela. Czym według ciebie była spowodowana częściowa śmierć piaskownicy? No to też raczej rozmawialiśmy o tym. No tak jak mówiliśmy, osoby, które odwalają i później, po tym jak odszedłem, podobno się zaczęły crashe. Kolejne pytanie od Daniela. Co sądzisz o gangsterce na piaskownicy i o bojówkach? No, o bojówkach nic dobrego nie mogę sądzić. No bo jakby walczyłem z tym zarówno jako moderator i policjant. Więc no nie wiem, no. Tylko przeszkadzali. Raczej nic pozytywnego nie wnosili na serwer. Było parę organizacji, które rzeczywiście próbowały coś ciekawego zrobić. No ale też ich aktywność nie była jakaś wybitna. Pewnie przez to, że bojówki im przeszkadzały, więc no nie wypaliło to. Kolejne pytanie od Daniela. Czym się teraz zajmujesz? Aktualnie 9 miesięcy temu przerwałem studia, ponieważ wybrałem słaby kierunek i na którym bardzo słabo mi szło. No i poszedłem do pracy. Więc aktualnie to nic jakiegoś szczególnego. Okej. Kolejne pytanie, już 12 od Daniela. Gdybyś miał wybrać 10 osób z aktualnej lub starej moderacji, kogo byś wybrał i kogo byś postawił na jakie stanowisko? W sensie, jakbym miał wybierać pewnie do administracji, tak? Tak, pewnie o to chodzi. O kurde. No, to już dosyć dawno było. Wydaje mi się, że nawet nie będę pamiętał 10 osób z moderacji. Wiesz co, to możemy zrobić tak, że ja na szybko zatrzymam nagrywanie i od razu wznowię, a tobie podeślę listę osób, bo mam zapisaną. No dobra. Dobra, to pyk. I pyk, wznawiamy, dobra. Podesłałem ci listę i no, pytanie było tam, że 10 osób z obecnej i starej moderacji i na jakich stanowiskach byś ich ustawił. No to tak, zacząłbym najpierw od góry, od admina. No to wydaje mi się, że powinieneś zostać.
bo no, nigdy nie było sytuacji, w której byśmy się, nie wiem, nie zgadzali, czy jakiejkolwiek, w sumie chyba nie brałeś nawet udziału w żadnej dramie, czy tym podobnych rzeczach. Ze starych adminów wydaje mi się, że z FF-em nigdy nie było, znaczy nie, później był jakiś problem, przez który odszedł, ale generalnie zapamiętałem go jako porządnego admina. Z Godfatherem wydaje mi się, że nie miałem styczności, w sensie jakoś za bardzo, bo on chyba wchodził w późniejszych godzinach ode mnie. Z Mafikiem wydaje mi się, że było podobnie, rzadko się jakoś spotykaliśmy. Dobra, szybko tutaj zmienimy, bo Iwan zaczął po prostu o administratorach i jakby po kolei lecieć ze wszystkimi, a pytanie było, żeby tam 10 osób wybrać z aktualnej lub starej moderacji, kogo byś wybrał i na jakie stanowisko byś ich postawił. No tak jak mówiłem, ty i FF wydaje mi się pasowalibyście na administratorów, a jeśli chodzi o moderatorów, to z osób, które pamiętam i które najlepiej zapadły mi chyba w pamięć, to Panda, Forfex, Filippo Game, Phantom, Kreciak i Outsider. To są na pewno osoby, z którymi miałem kontakt, z którymi raczej nigdy nie było żadnych problemów i wydaje mi się całkiem nieźle zajmowali się całą moderacją. Okej. Kolejne, już 13 pytanie od Daniela. Twoje LSU czy LSMW Matnowa? Wiesz co, wydaje mi się, że Most Wanted było bardziej aktywne. Więc no, poszedłbym z nimi. Głównie dlatego, że moje LSU było raczej aktywne, kiedy ja byłem aktywny. Wydaje mi się, że no nie, rzadko się zdarzało, żebym na przykład na postaci policjanta zobaczył kogoś z mojego klubu. A jeśli chodzi o Most Wanted, to wiem, że oni byli o wiele bardziej aktywni. Okej. Okay. 14 pytanie od Daniela. Co ci się najlepiej odgrywało na piaskownicy? To też już było omówione. No tak, tak mówiłem już wcześniej. Pytanie 15 od Daniela również. Opowiedz twoją najlepiej wspominaną akcję Crime i LSPD. Kurde, dawno o tym nie myślałem. No, wydaje mi się, że nie jestem w stanie sobie tak od razu przypomnieć takiej sytuacji. Na pewno było parę, które bardzo ciekawie wychodziły, ale no, zbyt dawno to było, żebym sobie potrafił to tak po prostu przypomnieć od razu. Okej. I to było ostatnie pytanie od Daniela. Pytanie 16 to jest pytanie od Kortezika. Co się stało, że zostałeś wydalony z administracji na piaskownicy? To też było już omawiane. No tak, tak jak mówiłem, to jakby była raczej moja decyzja, że odszedłem. Znaczy, no, przez jakiś miesiąc byłem o wiele rzadziej, mniej wchodziłem i pewnego dnia po prostu wydaje mi się, że Sky do mnie napisał. Nie pamiętam teraz, czy Sky, czy Patison, czy jestem jeszcze aktywny, czy wchodzę na serwer. No i tak jak mówiłem wcześniej, w tym czasie zaczęły się studia i no, nie miałem po prostu czasu już wchodzić. W ogóle jak jeszcze byłeś tym szefem policji i adminem, to jak już byłeś nieaktywny, ale jeszcze miałeś te rangi, to ja napisałem do ciebie skargę ogólnie na tego, na Fantoma, że on no tym, na zastępcy szefa źle chyba się zachowuje, czy tam ciągle go zatrzymujemy i on nic nie zwraca na to uwagi. A tak, że rzeczywiście. Co napisałem, ale rzeczywiście widzę teraz, wyżej przesunąłem, no jest. No, ale już nie dostałem odpowiedzi od ciebie, a później Phantom poszedł na szefa chyba. Dobra, pytanie kolejne od Kortezika. Czy wrócisz na 3-0? No to też już było omawiane. No tak, tak mówię. Pytanie od Gekstera. Czemu mnie faworyzowałeś na PD? O Jezu, musiałbym sobie przypomnieć, jak on się nazywał na PD. Ale wydaje mi się, że generalnie Carlos Hordes? Chyba nie pamiętam. Tak mi się wydaje. A, no, okej. Okay. No tak, teraz pamiętam.
Wydaje mi się, że raczej nikogo nie faworyzowałem, jeśli chodzi o... W sensie na pewno nikomu nie popuszczałem tylko dlatego, że go znam i tak dalej, ale na pewno do osób, z którymi miałem większy kontakt, z którymi wiem, że da się odgrywać różne sytuacje, czy jako policjant, czy jako gangster, czy cywil, no na pewno dawałem im większe fory, jeśli chodzi o ten, w sensie nie próbowałem specjalnie wygrać, tylko rzeczywiście dawałem możliwość popisania się. No, starałem się raczej do takich osób luźniej podchodzić, niż podszedłbym do osoby, którą spotykam pierwszy raz. Tak, to na pewno. Pytanie od Filipo. Czy zamierzasz wrócić na piaskownicę? To już było, to już nie będziemy powtarzać. Pytanie od Jerro. Jaki był powód odejścia z moderacji? To też już było. Pytanie od Piotruszko, czyli Zawali. Jak oceniasz profesjonalizm i umiejętności funkcjonariuszy policji za twojej kadencji, a jak za innych? Kiedy było lepiej? No, to też wydaje mi się, że już mówiłem. Zawsze było grono osób, które z kadencji na kadencję utrzymywały się na podobnych poziomach. No i sporo było tych osób, które się zmieniały, które odchodziły, które dochodziły, które zawsze były jakby no, trochę gorzej wyszkolone, więc no, wydaje mi się, że poziom za każdej kadencji był ogólnie rzecz biorąc bardzo podobny. I ostatnie pytanie od Buliego. Jak wiele znaczyła dla ciebie piaskownica? No raczej całkiem dużo, no bo jakby nie patrzeć, dzień w dzień prawie wchodziłem po parę godzin i no jednak grałem, więc no na pewno fajnie, że jeszcze się tym zajmują i że będzie ta edycja 3.0. No mam nadzieję, że się uda. Okej. Jeżeli chodzi o pytania, no to jest wszystko. Ja ci dziękuję, Iwan, za te 45 minut tutaj, że przyszedłeś, poświęciłeś dziękuję za na zaproszenie. porozmawianie. No i tyle, i dziękuję i życzę ci miłego wieczorku, a za chwilę jeszcze dopowiem, kto będzie w następnym wywiadzie. Cześć, no, cześć Iwan. Dziękuję, i do widzenia. Cześć. Okej, w takim razie w następnym odcinku osobą, z którą przeprowadzę wywiad, jest Mazi. Mazi bardziej, myślę, że Maziego mogą kojarzyć raczej starsi gracze, bo on był w moderacji przez długi okres w roku 2019. W 2020 już chyba nie. Chociaż na drugiej edycji był przez jakiś czas ponownie moderatorem. Jednak no nie był długo nie grał jakby dużo wtedy. I raczej na pierwszej edycji, osoby z pierwszej edycji powinny go kojarzyć. Możecie zadawać pytania dla Maziego, czy to w komentarzach, czy to w wiadomości prywatnej u mnie na Discordzie. Czy na Discordzie, na kanale Piaskownica Wywiady, jest u mnie na Discordzie. Link do Discorda jest w pierwszej linijce opisu. Zapraszam wszystkich. Ja życzę wam miłego dzionka, wieczorku, czy kiedy tam to oglądacie. Cześć!